sobotę na boiskach zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz w hali sportowej rozegrano kolejną edycję McDonald's Streetball Night Polkowice 2018. Zwyciężył po raz trzeci z rzędu tercet Zdolny Ślązak. Co ciekawe, było to trzecie z rzędu zwycięstwo tej ekipy. W kategorii kobiet triumfowała drużyna Szybkie Pranie. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem amatorów koszykówki ulicznej. Zgłosiło się 48 zespołów. Biorę udział w streetballu od samego początku, od pierwszej edycji. Drużyny z roku na rok są coraz mocniejsze i myślę, że są szanse na główną wygraną, jak co roku. Jak przygotowania wyglądają? Są jakieś szczególne? Znaczy się ogólnie trenujemy na co dzień w klubach, jak nasze przeciwniczki, tak i my. I cały czas mamy tą formę na ten 9 czerwca, bo co roku jest 9 czerwca. Przewidujemy finał. Atmosfera? Nie no, wychodzimy z grupy i myślę, że tylko tyle. Słuchajcie, koszykówka dzisiaj, no to turniej, a tak na co dzień zajmujecie się tym, gracie jak często? Oczywiście. LBA Liga. W Lubinie, naprawdę. W amatorskiej lidze w Lubinie. Aha. No to co, no to a ty jak tam? My tutaj podwórkowo organizujemy sobie mecze. Wystarczająco musisz przygotowanie? No myślę, że jak gramy tak po 3 razy w tygodniu, to jest dobrze. W sobotę boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 opanowali miłośnicy koszykówki ulicznej z różnych stron Polski. Niestety pod wieczór, gdy rywalizacja wśród mężczyzn wkroczyła w fazę pucharową, rozpadał się deszcz i zawody trzeba było przenieść do hali sportowej. Wcześniej jednak zdążono dokończyć rywalizację wśród kobiet. Zwyciężyła ekipa Szybkie Pranie. Rozegrano także konkurs rzutów za 3 punkty. Wśród kobiet zwyciężyła Wiktoria Boks, a wśród mężczyzn Szymon Pluta. W wielkim finale w kategorii mężczyzn zmierzyły się zespoły Zdolny Ślązak oraz Flamingo Basket z Lubina. Dla drużyny Łukasza Skiby z Kibniewskiego był to 5. finał, ale tylko raz udało się jej zakończyć go zwycięsko. Tym razem także lepsza okazała się ekipa Zdolny Ślązak, która wygrała polkowicki turniej po raz 3 z rzędu.